Policja z Bierunia poszukuje 32-letniej Małgorzaty Wybraniec. Kobieta od niedzieli do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policjanci przeszukują m.in. okolice zbiornika Dziecikowice, gdzie znaleziono jej auto. Paweł Jędrusik. To już trzeci dzień poszukiwań kobiety. O jej zaginięciu policję poinformował jej partner. Kobieta ma 32 lata, 165 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i włosy koloru blond. W dniu zaginięcia ubrana była w bluzę dresową z kapturem i spodnie dresowe. Kobieta wyszła z domu 21 kwietnia około godziny 15 i od tamtej pory nie nawiązała kontaktu ani z rodziną, ani nie powróciła do domu. Działania służb skoncentrowane są w rejonie zbiornika wodnego Dzieczkowice, ponieważ w tym rejonie został odnaleziony pojazd, którym prawdopodobnie poruszała się zaginiona. Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje dotyczące zaginionej, proszone są o kontakt z komendą powiatową policji w Bieruniu. Samochód zaginionej, który udało się zlokalizować, stał w pobliżu zbiornika Dziecikowice, był zamknięty, z kolei jej telefon nie loguje się do sieci.